Łukasz Jankowski i Paweł Kukiz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Dzień dobry. Panie przewodniczący koła Kukiz 15, dlaczego w kole, a nie w klubie PiSu? Dlaczego tak od razu z grubej rury? Może byśmy jakąś wstępną grę, czyli rozmowę przeprowadzili. To od jakiego tematu najlepiej? Nie wiem, tutaj leży przede mną kartka, że wszyscy jesteśmy równi, a orientacja seksualna i płeć nie może być powodem dyskryminacji. Walka z mową i czynami z nienawiści będzie naszym priorytetem. Znowelizujemy kodeks karny tak, aby mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu. Dobrze, a czy pan poseł wie, co czyta w ogóle? Nie mam pojęcia, położyliście przede mną i czytam to, co jest. Prowokacja jest. To fragment umowy koalicyjnej. Tak? Tak. To bardzo ważny punkt. No i... Dlaczego koło, panie redaktorze? My startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości, podobnie jak w 2019 roku startowaliśmy z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Głównym powodem jest przede wszystkim taka ordynacja, która uniemożliwia, taki sposób wybierania posłów, która uniemożliwia indywidualny start do Sejmu. Jeśli chce się cokolwiek zmienić w Polsce, no to w tym Sejmie trzeba być. Ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jest mi światopoglądowo najbliższą partią. Światopogląd prawicowy jest mi najbliższy, znaczy najbliższy. To jest mój światopogląd. No, z przyjemnością przyjąłem propozycję startu z list Prawa i Sprawiedliwości, ale w zamian za postulaty, za wpisanie do programu takich Prawa i Sprawiedliwości, takich postulatów jak... I nie było kłopotu z tym. Nie, nie było, ale nie było też żadnych... pojawił. Nie było żadnych... Nie, no pojawił się dlatego, że ja byłem przekonany, byliśmy przekonani, że współpraca w Sejmie będzie polegała na... Na obrazku bym powiedział tak, podobnie funkcjonować będzie Zjednoczona Prawica jak Republikanie w Stanach Zjednoczonych, czyli jakby wiele różnych podmiotów zgromadzonych wokół jednego celu. W Stanach jest to wybór prezydenta, w Polsce takie cele to jest przede wszystkim utrzymanie suwerenności Polski i ciągłe dążenie do niepodległości, bo tej niepodległości od 18 roku w pełni nie odzyskaliśmy. Tak to widział pan, a jak to widział prezes Kaczyński i kierownictwo PiS-u? Inaczej. To znaczy jak? No tak, jak pan widzi w tej chwili w mediach, czyli jedna pięść pod kierownictwem ścisłym Prawa i Sprawiedliwości, grupy oligarchów i dysydentów. No i tyle. Mnie taka koncepcja nigdy... Znaczy uważam, że ta koncepcja nie jest, według mnie nie jest koncepcją, która doprowadzi do zwycięstwa za 4 lata. No ale może jest koncepcją na przetrwanie pierwszych miesięcy. Mieliśmy wczoraj wybór prezydium Sejmu PiS bez wicemarszałka. No tak, ale jeżeli chodzi właśnie o same głosowania, głosowałem tak samo jak PiS w przypadku Mateusza Morawieckiego i kandydatury pani Elżbiety Witek na stanowisko marszałka. Szymona Hołowni. Ale nie, Szymona ja głosowałem, ta, ja, nie, nie, ja głosowałem na panią marszałek Witek. Tak jest, a nie na Szymona Hołownię. Co? A nie na Szymona Hołownię. Przepraszam, mi jednego aparatu słuchowego nie mam. Niestety, i wszystko. No i teraz trzeba będzie głośno mówić. Lepiej. No dobrze, ci należy by te Witek, a potem co? A potem głosowałem, uważam po prostu, że później dalsze głosowania PiS-u, na przykład nad wiceprzewodniczącymi, Sejmu. Wicemarszałkami Sejmu było błędne, dlatego, że daje się pretekst mediom różnym do tego, by pisać, proszę się nie dziwić, że Witek nie została głosowana przez opozycję, skoro PiS głosował przeciwko kandydatom opozycji na stanowiska wicemarszałków. No to sam sobie PiS jest winien, że nie ma wicemarszałka. Nie, nie. PiS nie jest sam sobie winien. To znaczy jeszcze inaczej. No w pewnych kwestiach na pewno, no gdyby na przykład wystawił kandydaturę, nie wiem, młodszego człowieka, młodych przedstawiciela jakiejś młodej grupy PiS-u, na przykład pana Płażyńskiego, czy no to wydaje mi się, że tutaj byłoby ta opozycja... Ale Witek była złym kandydatem? Była złym marszałkiem Sejmu w poprzedniej kadencji? Gdyby była złym kandydatem, to nie głosowałbym za Elżbietą Witek w tym głosowaniu na marszałka. No bo jest pan już posłem trzecią kadencję, już nie jest pan debiutantem, nie jest już pan taki młody w polityce, dużo pan widział. No też to... się postarza.
Wszystko się zgadza, czas płynie. Wiele pan widział w polityce. No i co to było? Czy to wczoraj była demonstracja, wczoraj był rewanżyzm? Jak pan to oceni? I wybory na prezydium Sejmu, ja i na prezydium Senatu. Panie redaktorze, ja to ocenię, ocenię tak. No ten ustrój, to po prostu z dnia na dzień coraz to, że tego ludzie nie widzą, to jest dla mnie nie do pojęcia, ale te wszystkie zdarzenia, z jakimi mamy miejsca, które mają miejsca w Sejmie od zresztą dłuższego czasu, to jest wszystko wynik tej bolszewickiej, postbolszewickiej konstrukcji ustrojowej, ordynacji wyborczej, odsunięcia obywatela od procesu kontroli czy decyzyjnego. Możemy mówić o postbolszewickim, ale za PiS-u opozycja miała nawet 3 wicemarszałków. Teraz nie ma żadnego, no chyba że Krzysztof Bosak jest w opozycji, ale też jest dyskusyjny aktualnie. Dlatego, że to jest system partyjny. Ja panu odpowiem w ten sposób. Panie redaktorze, toczyła się dyskusja i toczy się dyskusja, dlaczego tak długo trwa powołanie rządu nowego. A no to, proszę zauważyć, powiem w ten sposób, proszę zauważyć, że w państwach, w których istnieją jednomandatowe okręgi wyborcze, gdzie istnieje ordynacja demokratyczna, ordynacja większościowa, rząd powstaje praktycznie na drugi dzień po wyborach. Jest większość wyraźna, jest wyraźny program, są dwie strony i wygrywa albo jedna, albo druga. Więc my się tutaj zastanawiamy, a my całą energię kierujemy, a dlaczego nie powołał, a mógł powołać, a tutaj powinni być tamci, a to i tamto. Zamiast nakierować uwagę, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że takie jest prawo, które powoduje komplikacje przy tego typu zdarzeniach. To jest, zanim pójdziemy dalej zmienić. W tą kadencję, też jaka będzie waszego klubu, pańska sytuacja. Nie, koła. Jaka będzie państwa sytuacja, bo wiele osób mówi, Paweł Kukiz zdradził. Wziął mandat, dostał się i szybko zawinął zabawki. No ale jak wziął mandat? Przepraszam, startowałem jako Kukiz 15, a nie jako Prawo i jako członek Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby pan sam wystartował, pan by nie przekroczył progu wyborczego. Proszę pana, gdybym ja sam wystartował, ja po pierwsze nie mógłbym sam wystartować, ponieważ tłumaczę panu, jaka jest ordynacja wyborcza. To w 15 roku panu się udało. Dlatego, że był takim, się udało. Każdy powinien mieć równe szanse w wyborach według w demokratycznych państwach, a nie na zasadzie, wie pan, udało się czy się nie udało. Poseł powinien być odpowiedzialny przed wyborcą bezpośrednio, a nie przed wodzem partii. Poseł powinien być wskazywany czy kandydatury przez powinni wskazywać obywatele, a nie monopol na to mieć. Ale był pan liderem listy, jakiej listy? Proszę pana. Jak się lista nazywała? Gdzie? No do Sejmu. Była lista Prawa i Sprawiedliwości. No ale co pan chce mi teraz zarzucić, że jeżeli startowałem z list PSL-u, to ja byłem PSL-owcem i byłem dozgonną, Władkowi winien dozgonną wierność? W imieniu wyborców PiS-u, czy pan dalej jest wierny ideałom, czy pan nie jest oczywiście, wierny? Że jest. No, panie, jak się pan będzie ale co pan teraz za pytania zadaje? Przecież pan widział, jak głosowałem z zarządem Morawieckiego i Zawitek, to co? To w kontrze do PiS-u jestem? No niech się pan zastanowi. No, co pan a jak to dalej będzie wyglądać? Prezes siedzi obok i nic w ogóle się nie odzywa, żeby skarcić pracownika. Bogu dzięki, tak proszę jest skarcić, w radio. Nie, wnet nikt nikogo kontynuuj. Nie karci. No dobrze. Nie, no to nie tak się umawialiśmy, panie prezesie. Panie pośle, Paweł Kukiz z gościem Poranka Wnet. To jak to dalej będzie? Po co to koło i co ono właściwie ma robić? I jak ma się w tej sytuacji politycznej zachowywać? No tak jak się zachowuje. Opowiadałem panu, jak się w tej zachowało wczoraj. Podobnie będzie się zachowało dzisiaj. U mnie nigdy w klubie nie było, od 2015 roku nie było dyscypliny partyjnej, proszę pamiętać. Każdy ma swój głos, każdy ma swoje sumienie. Ja nie zamierzam się wpisywać w reguły tego postkomunistycznego ustroju. Tam jest walka kilku PZPR-ów między sobą. Każdy poseł jest wolny, ja mam światopogląd prawicowy. Powiem panu w wielkim skrócie. Na pewno będę robił wszystko, by utrzymać suwerenność Polski, by nie wprowadzić euro i by nie sprowadzane były tutaj przymusowe kwoty uchodźców, żebyśmy nie podpisali tych dyrektyw, które federalizują Polskę z Unią w sposób niekorzystny też dla Polski. I cały czas się tego będę trzymał. A my dyskutujemy o naklejkach. Czy to pan ma naklejkę PiS, czy PSL, czy pan ma naklejkę taką i taką? To wczoraj posłowie bardzo tym żyli, kto w jakim jest klubie i trochę trudno im się dziwić. No dobrze, nowa koalicja rządząca, co pan myśli? Bo chyba wczoraj się pokazała bardzo dobitnie przy wyborze Szymona Hołowni, że jest większość dookoła Donalda Tuska. Jaki to będzie rząd? Jaka to będzie większość?
No mam nadzieję, wie pan, ja się obawiam jednej rzeczy, że będą bardzo szybko prowadzone prace, aby wprowadzić to, czego ja nie chcę wprowadzać, o czym przed chwileczką mówiłem, czyli wprowadzić euro, podpisać dyrektywy federalizujące Polskę z Unią Europejską. No i kiedy zakończy się wojna z Ukrainą, Ukraińcy stracą status uchodźców i wtedy Unia będzie miała pretekst dzięki niestety Polakom, by te kwoty przymusowe narzucić Polsce, ponieważ Ukraińcy przestaną być uchodźcami, a 60% Polaków nie ma nic przeciwko temu, żeby tutaj ci panowie, którzy podpalali Paryż, zamieszkali jednak w Warszawie mimo wszystko, tam już nie mają co palić. Więc czyli takie chrześcijańskie miłosierdzie zostanie. A z drugiej strony prezydent mówił wczoraj o koalicji polskich spraw. Jest miejsce na taką koalicję polskich spraw w tym Sejmie z PSL-em, z Szymonem Hołownią, z PiS-em, z Konfederacją, czy nie ma? Proszę pana, jest pierwszy dzień dopiero po... Poczekajmy, jak to się wszystko w ogóle zacznie, bo to się jeszcze nie zaczęło. I wtedy będziemy mogli rozmawiać o polskich sprawach, bo na razie są sprawy wewnątrzpartyjne, konkurencje. Za chwileczkę będzie pan miał szarpaninę o spółki Skarbu Państwa pośród wieloma grupami interesów tej strony, która przejmie za chwileczkę władzę, która jest po prostu tak... Niech pan popatrzy, niech pan porówna światopogląd Marka Sawieckiego i światopogląd Adriana Zandberga. I oni poszli tak szeroko, w tak szeroko poszli. A to PiS wymaga, Prawo i Sprawiedliwość wymaga, by iść jednym głosem za jedną, jedynie słuszną linią Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli prawica chce wygrać wybory, to musi być skonstruowana na zasadzie partii republikańskich w Stanach Zjednoczonych. To musi być szeroki front i tylko w ten sposób pokona się, można pokonać kosmopolitów i ludzi, dla których podmiotowość Polski jest, ma trzecie ważne znaczenie. A nie taki program wprowadzać będą wewnątrz klubu, a nie z zewnątrz. No, pan jak dziecko pyta, naiwne. Proste pytanie, panu odpowiem, panu prezesowi wspomniałem na jeszcze tam 2 czy 3 tygodnie, no nie wiem, koło miesiąca temu, kiedy były wybory. 15 tak. października, miesiąc temu. No to prawie niecały miesiąc temu wspomniałem o tym, że według mnie należałoby stworzyć 3 środowiska, 3 kluby w ramach Zjednoczonej, nazwać klub Zjednoczona Prawica, stworzyć 3 kluby, Suwerenna Polska, Prawo i Sprawiedliwość i tam jakiś trzeci klub, w którym na przykład, no nie, on się może nazywać, wie pan, Łukasz Jankowski, to jest nieistotne, ważne jest to, przepiękna, natomiast dlatego taką zaproponowałem. Natomiast przede wszystkim liczą się te postulaty, taka no lajtowa wersja, że tak powiem, prawicy z postulatami ustrojowymi i tak dalej. I tłumaczy, to zanim zacząłem, to jeszcze inaczej, zacząłem tłumaczyć, jakie są argumenty. Argument podstawowy jest taki, że gdyby były 3 kluby, to są inne parytety w komisjach sejmowych. Mało tego, Prawo i Sprawiedliwość, nawet gdyby powstały, muszę to dokończyć, nawet gdyby powstały 3 kluby, to samo klub Prawa i Sprawiedliwości i tak miałby większą liczbę posłów niż klub Platformy Obywatelskiej i tak. Kolejna rzecz, media. Proszę sobie wyobrazić sytuację teraz przez 4 lata, wtedy ta telewizja publiczna jest jakby, no wszyscy nie mamy wątpliwości, że ona jednak w dużej mierze służyła partii władzy, więc ona zostanie partii władzy, czyli PiS-owi zabrana i proszę sobie wyobrazić we wszystkich mediach powtarzający się taki obrazek, na przykład nie, śniadanie u Romanowskiego, we wszystkich mediach przez 4 lata przedstawiciel KO, przedstawiciel Lewicy, przedstawiciel Polski 2050, przedstawiciel Konfederacji, przedstawiciel PSL-u i w piątkę jadą po tym jednym PiS-owcu przez 4 lata, wbijając ludziom do głowy, że to wszyscy są złodziejami, prawica to bandyci, faszyści i tak dalej. A z drugiej strony Jarosław Kaczyński mówi, nie możemy się na początku dzielić, bo będzie tak, że wygraliśmy wybory od razu się rozsypujemy. Ja zostanę ale dlaczego dzielić? I ostatnie zdanie. Często się mi też zarzuca, przecież on już wychodzi z PiS-u. Ja tam nigdy nie wchodziłem, więc się nie dzielę. Ja zawsze z nimi po prawej stronie byłem, serce mam po prawej stronie i czyny mam prawicowca. I nie zamierzam z tego rezygnować. Przepraszam, panie prezesie, już. To ja tylko chciałem być samozwańczym rzecznikiem Pawła Kukiza, nie tyle Pawła Kukiza, tylko tego, że przecież tak na dobrą sprawę to jest powstanie koła Kukiz 15 z punktu widzenia strategii politycznej Jarosława Kaczyńskiego ma znaczenie, ale znaczenie pozytywne, a nie negatywne, dlatego że rzeczywiście podjęcie decyzji o tym, że
z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mogłoby być 10 klubów parlamentarnych, bo 10 razy 15 to jest 150, zmieniłoby układ sił, że partia, która przegrywa wybory, powinna mieć jakąś koncepcję tego, co będzie dalej, i odpowiedź na pytanie, dlaczego stało się tak, jak się stało, czyli dlaczego Prawo i Sprawiedliwość straciło. Zresztą o tym mówił Łukasz Jankowski teraz przed godziną ósmą. Teraz pyta Pawła Kukiza i słusznie powinien Paweł Kukiz na te wszystkie trudne pytania odpowiadać, ale przed godziną ósmą powiedział, że klub Prawa i Sprawiedliwości był klubem ciszy, że jest ferment wewnątrz klubu Prawa i Sprawiedliwość, że są młodzi kontra, znaczy 40 minus kontra 50 plus, że taki podział się w klubie Prawa i Sprawiedliwość rysuje, więc mnie w ogóle to nie zdziwiło, że Paweł Kukiz stworzył własny klub. Koło parlamentarne. To jest trzech posłów, trzech muszkieterów. Będą tam od czasu do czasu dostaną 2 czy 3 minuty do tego, żeby powiedzieć 25 swoich zdań. To jest bardzo istotne, panie redaktorze, bo proszę zwrócić uwagę, to jest zapowiedź pana marszałka Hołowni o możliwości wypowiedzenia się przez przedstawicieli klubów i kół przed rozpoczęciem posiedzeń. No jeżeli nie mielibyśmy koła, no to zamiast mnie wychodziłby albo pan Bochenek, albo pan Macierewicz, czy ktoś wskazany przez szefostwo klubu. I tyle. A poza tym powtarzam, no trudno jest, wie pan, żebym miał... To jest wolny człowiek, pan. Dobrze, Kukiz. To oczywiście, że tak. Dwa pytania, bo trochę pan poseł uciekł mi przed odpowiedzią, jaki to będzie rząd. A jestem ciekawy, pan zna Donalda Tuska, co on może planować? Jak pan sobie wyobraża... Powiedziałem, co on może planować. No może planować wprowadzenie euro, może planować sprowadzenie przymusowych kwot imigrantów w odpowiednim czasie. Może planować dyrektywy takie, które spowodują, że jak skończy się, że tuż po zakończeniu kadencji prezydenta Dudy, jeśli prezydentem zostanie osoba z innego obozu politycznego, natychmiast podpiszemy takie dyrektywy, które spowodują, że PSL... no po polsku jeszcze będziemy mówić, ale już niekoniecznie będziemy się sami rządzić. Nie? PSL mówi, że jest przeciwko temu. Wierzy pan Władkowi, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi? W polityce nikomu nie wierzę. Nikomu nie wierzę do końca, to jest pierwsza rzecz, ale nie wydaje mi się, ale powiem szczerze, że tam Władysławowi Kosiniakowi to tak, powiedziałbym inaczej, nie wydaje mi się, żeby Marek Sawicki zgodził się na, czy jego środowiska zgodził się na taki scenariusz, jaki przed chwileczką wprowadziłem, czyli z tą stopniową utratą suwerenności Polski. Marek Sawicki nie, a Władysław Kosiniak-Kamysz? No nie wiem, proszę pana, no Marek Sawicki ma też bardzo duży wpływ na Kosiniaka-Kamysza. No, coś inne osoby mają wpływ na prezesa PSL-u, za chwilę wicepremiera, ministra obrony narodowej. Wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości. Jak się będzie rozwijać sytuacja w tej partii, pana zdaniem? Nawet gdybym jakieś tam miał scenariusze, to nie chcę się z nimi publicznie dzielić. A czy z prezesem PSL-u kiedyś udało się panu porozmawiać o obronności? Czy to jest człowiek, który by żył sprawami wojska? Nigdy nie rozmawiałem z panem prezesem Kamyszem o obronności, natomiast no to wydaje się, spoglądając na cechy charakteru, na charakterologiczne cechy pana prezesa, raczej wydaje się, że to byłoby takie wojsko, będzie make love, not war. A też trzeba patrzeć zawsze w polityce, nie tylko na tych, którzy są na Łukasz się roześmiał, ale... No bo się mówi love, a nie love. No to się śmieje. No to było nawet zabawne. Ale poczekaj, panie... patrzy się na tych, którzy... Na oficerów prowadzących, czyli na wiceministrów, bo by to zależy, czy silny jest minister, czy ci, którzy za nim stoją. I pan Mroczek, ale to zobaczymy tego. Nie wiemy, chyba nawet sam Donald Tusk tego jeszcze nie wie, bo tam zdaje się, że on dopiero się układa. Koło będzie 3-osobowe, czy będzie was więcej? W klubie PiS-u jest jeszcze Agnieszka Ścigaj, kiedyś jest 3-osobowe, 3 muszkieterów i być może jakiś D'Artagnan. Ale skąd on będzie? Jakby pan był w Sejmie, to proszę pana, miałby pan propozycję natychmiast, bo nawet pan jest, tak widzę,
urodę ma taką, że tak powiem, d'artagnanowską, tylko bródkę dłuższą troszkę. Dobrze, ale to jest jakiś warunek, że musiałaby mieć wąsa, żeby być w kole Kukiz 15? Wystarczy szabelka, wie pan, i no to dobrze. Już jest dużo. No ale co, to będzie więcej, skąd będzie więcej? Ale ja nie, proszę pana, no tłumaczę, ja tam nie poszedłem łapać, no wie pan, jak ja bym chciał łapać posłów, to bym się nazwał Koło Łowieckie, a nie Kukiz 15, to jest pierwsza rzecz. Nie mam pojęcia, no nie wiem, jak ale się rozwiąże. Ja nie mogę. Po co Kukiz ma łapać? Ja nie wiem. Ale po co ma łapać? Bo chce budować, jak rozumiem, frakcję. Nie. Gdyby to tak, bzdura. Żadnej frakcji nie chcę budować, tylko chcę mieć wolny głos, a nie podporządkowywać się jedynie słusznej linii partii. A jakby przyszedł do pana Marek Sawicki i powiedział, ja już nie mogę z tymi lewakami. Marek, chodź po głos. Tak, masz swobodę głosowań, głosujemy. Tylko tak, Marek, jednomandatowe okręgi wyborcze, sędziowie pokoju, obniżenie progów przy referendach, zacznijmy od lokalnych, ustawa antysitwowa. Tu mogłoby być różnie. Ja tam co prawda w rodzinie nikogo nigdy nie miałem i nie mam w spółkach i żadnych ministerstwach nigdy nie partycypowałem, ale są ludzie, dla których to są sprawy bardzo ważne, a wręcz istotą polityki. To jest liczba zatrudnień. Tym lepszy polityk, im więcej rodziny w spółkach. Paweł Kukiz, pan poseł, pan przewodniczący, tak, najpierw mówi, PiS zrobi 3 frakcje, tutaj suwerenna Polska, tu PiS, tu jakaś bardziej lajtowa. No właśnie opcja. PiS nie zrobi 3 frakcji, dlatego mam koło. No dlatego pan robi, czyli pan robi frakcję. I to mam pana posła. No ma pan, wie pan. No, media będą krzyczeć. Kukiz ma frakcję. Kukiz ma frakcję. I co? I ta frakcja, jak rozumiem, zbuduje się, przyjmie tego Marka Sawickiego albo i nie. I co? No, przecież Marek Sawicki nawet nie zgłosił takiego akcesu. No, może zgłosi. Nie zgłosi. Akurat Marek Sawicki na pewno nie zgłosi. No ale jak rozumiem, po coś to koło jest. Nie tylko po to, żeby gadać. Czy tylko po to, żeby gadać? Jezus Maria. No przecież panie prezesie, no niechże pan jakąś reprymendę da. Przecież tłumaczę. Ale, no koło jest po to, bo nie chce się podporządkowywać dyscyplinie partyjnej PiSu. Gdybym wszedł do klubu, do klubu PiSu, to musiałbym podpisać deklarację członka klubu PiS, a tam jest dyscyplina partyjna, no. A ja nie chcę dyscypliny. Poszło. No to jest główna sprawa. Czyli nie program, tylko dyscyplina. No proszę odpowiedzieć na pytanie. Ale co za pytanie? Jaki nie program? Przecież tłumaczę panu, że to jest wieloskładnikowy, że tak powiem, program może nie być realizowany ze względu na dyscyplinę. Czy pan to łapie trochę, czy nie? To oczywiście, no to dzięki. Łapię, już nie będę więcej pytań zadawał. Zadawaj właśnie. Krzysztof, to jest... Nie, bo to jest bardzo dobre, bo im bardziej wyprowadzisz pana posła z równowagi, tym lepiej dla nas, więc Łukasz, kontynuuj. Dlaczego pan stworzył koło, panie pośle? Dlaczego stworzył pan frakcję? Dlaczego nie jest pan w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości? Ale postawcie jeszcze lampkę tutaj, taką odpowiednio skierowaną. No dobrze. Pamiętam na kursie SERE, jak był, to jedno z takich pytań, jak już związany siedziałem, to jest taki kurs przetrwania, to gromowcy organizowali. I już tam kilkanaście, czy kilka przynajmniej godzin związany siedziałem z jakąś taką szmatą na głowie, na workiem jakimś nałożonym, że nic człowiek nie widział przez kilkanaście godzin właściwie. I pamiętam, jak jedno z pytań, które takich, nie widziałeś, kto cię przesłuchuje, już właściwie traciłeś świadomość, i jedno było z takich pytań, gdzie jest słonko, kiedy śpi? I takie pytania pan redaktor czasami właśnie zadaje. Gdzie jest? Dlaczego dobrze. Koło? I tak w kółko. Gdzie jest słonko, kiedy dwa tematy. Dwa tematy jeszcze poruszę. Mnie to interesuje. Może słuchać również pan prezydent. Wczoraj miał ciekawe, mocne wystąpienie. Pan prezydent wejdzie mocniej na scenę polityczną, czy nie? Jak to będzie? Wygląda. Ja mam tak na to wygląda. To wystarczy zobaczyć wypowiedzi pana Mastelerka, czy teraz sprawę w Narodowym Banku Polskim i wypowiedzi pana Muchy na przykład. No dobrze, czyli a pan patrzy na prezydenta jak? Ale to jest dobry zawodnik czy zły zawodnik? Co to jest za zawodnik? Proszę pana, ja patrzę wszędzie w tę stronę, gdzie istnieje realna szansa na zmianę ustrojową i gdzie istnieje szansa na dla prawicy. Andrzej Duda tą szansę daje, czy nie? Andrzej Duda w poprzedniej kadencji skierował do Sejmu projekt ustawy o sędziach pokoju wybieranych bezpośrednio przez obywateli. Mam nadzieję, że ten projekt będzie ponownie w tej kadencji również złożony przez pana prezydenta.
tyle. Pan Mastalarek powiedział, że Jarosław Kaczyński na emeryturę powinien pójść. Powinien czy nie powinien? No wie pan, się na ZUS-ie nie znał do końca, to nie wiem. Na polityczną emeryturę, tak czy nie? Nie, nie, na pewno nie. Ostatnie pytanie o Mateusza Morawieckiego. Jaka będzie jego rola? Wczoraj dostał jeszcze propozycję, tą misję zbudowania rządu. Po co im ta misja? Co to jest za rola? Ja nie wiem, jaka będzie rola, bo to też zależy od tego, jaką rolę widzi dla siebie pan prezydent w całym tym zdarzeniu około pisowskim. To jeszcze jedno pytanie o Bank Polski. Dlaczego pan powiedział o tym Banku Polskim i o tym, co powiedział pan Dlatego, Mucha? Że pan prezes, oczywiście to może być nadinterpretacja, dlatego, że pan prezes Glapiński jest bardzo mocno związany z panem Jarosławem Kaczyńskim, czy powiedzmy z tą frakcją pisowską, natomiast PiSu, natomiast pan Mucha jest, proszę pamiętać, że to był kandydat pana prezydenta na stanowisko członka zarządu. To jest prawda, ale z tego to Łukasz może mnie poprawi, ale była reprymenda ze strony prezydenta, jeśli chodzi o postawę pana Muchy. Tego nie zarejestrowałem, ale podobno była reprymenda ze strony pana prezydenta do Marcina Mastalarka, żeby już nie mówił, że prezes Jarosław Kaczyński ma iść na emeryturę. Na koniec pytanie od naszych słuchaczy, którzy się interesują, dokładnie od koleżanki redakcyjnej, którą zaintrygowało to pytanie, gdzie jest słonko, kiedy śpi? Co pan odpowiedział? Nie wiem, już nie pamiętam, w każdym razie to były, to już powiem wam, że w czasach rock'n'rolla takich używek nie spożywałem, jak ten kurs Sereo organizowany właśnie przez Grom, gdzie doprowadzili do takiego stanu, że właściwie no były wręcz no, z pogranicza no, wizji już takich. O kursie Sereo zresztą nie wolno nam było rozmawiać za bardzo o szczegółach, także na tym skończę. To pan poseł jest gotowy na 10. kadencję Sejmu Grom. Paweł Kukiz, przewodniczący koła poselskiego. Jeszcze jedno pytanie. Czy pszczoły poszły spać? To było niestety pytanie, które jest dla mnie przykre, bo niestety, ale w tym roku 4 rodziny zostały tam po prostu umarły, zostały wytrute prawdopodobnie przez jakąś chemię. Ale co ciekawe, był taki moment, pamiętam w lecie, widziałem te biedne pszczółki w każdym z tych uli. I już myślałem, już nie chciałem żadnego roju nowego i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że po jakichś kilku tygodniach przyleciał rój do jednego z tych uli i znowu jest życie w ogrodzie. Powiedział Paweł Kukiz, poseł na Sejm 10. kadencji, przewodniczący koła poselskiego Kukiz 15. My w ogóle się fajnie podzieliliśmy, bo jestem przewodniczącym koła. Marek Jakubiak jest przewodniczącym seniorem, a Jarek Sachajko przewodniczącym juniorem. Sami przewodniczący. Trzech muszkieterów. Przewodniczący. D'Artagnan. Łukasz, masz lepszy wzrok, ale i Paweł Kukiz ma lepszy wzrok ode mnie, więc wybierzcie jakąś piosenkę, panowie, żebyśmy chwilę... Najdłuższa moja jakaś, żeby za X tłuk. Nie. Aż 10 minut, żeby trwała jakaś suita. A nie wybraliśmy twojej piosenki rzeczywiście. No i dobrze, no bo by było, że... Ale za to... Ewa Demarczyk, bo krótka. Ewa Demarczyk. Thank you.